Mamy tu ciekawe zadanie dotyczące obliczania obwodu, które pojawiło się na egzaminie American Invitational Mathematics Exam w 2000 roku. Na rysunku mamy prostokąt, który został podzielony na 9 nienachodzących na siebie kwadratów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nienachodzących na siebie kwadratów. Wiedząc, że szerokość i wysokość prostokąta stanowią liczby całkowite dodatnie o największym wspólnym dzielniku 1, więc mowa o szerokości i wysokości prostokąta, mówią nam, że największym wspólnym dzielnikiem jest 1, dlatego że one nie mają wspólnego dzielnika, przez który można by je podzielić, żeby uzyskać uproszczoną proporcję. Możemy stanąć przed dwoma wyborami. Pierwszym, gdzie ten bok, narysuję to w ten sposób, 5 i 15, ale tutaj naszym największym wspólnym dzielnikiem nie jest 1. Obydwie liczby są podzielne przez 5, więc zamiast 5 i 15 to muszą być boki 1 i 3. Teraz mamy tę samą proporcję, ale największym wspólnym dzielnikiem jest 1. Nie możesz uzyskać już bardziej uproszczonej wersji, niż jeżeli podzielisz i szerokość i wysokość przez 5, dlatego mówią, że największym wspólnym dzielnikiem jest 1. Później każą nam znaleźć obwód prostokąta, więc zobaczmy, co możemy tu zrobić. Oczywiście zachęcam Was, żebyście nacisnęli pauzę i spróbowali rozwiązać to zadanie samodzielnie, zanim ja zacznę opowiadać o moim sposobie. Zacznijmy więc od początku. Zacznijmy od tego kwadratu w samym środku. Powiedzieli nam, że to wszystko są kwadraty, więc załóżmy, że ten kwadrat tutaj ma szerokość x i wysokość x. To kwadrat x na x. Zapiszę to. To jest x i to jest x. Więc mamy kwadrat x na x. Dalej mamy ten kwadrat tutaj i nie znamy jego wymiarów, więc powiedzmy, że ten kwadrat tutaj to kwadrat y na y. Y na y. Ma szerokość y i wysokość y. Teraz ten kwadrat tutaj. To kwadrat x plus y na x plus y. Ponieważ łączna szerokość tych dwóch kwadratów stanowi właśnie szerokość tego większego kwadratu. Więc teraz tak będzie prościej. Jako że to wszystko są kwadraty, zapiszę wymiary tych kwadratów właśnie w środku, w tych kwadratach. Więc to będzie kwadrat x na x. To dość nietypowy zapis, ale w ten sposób wszystko będzie wyglądało bardziej przejrzyście. To będzie kwadrat y na y. Więc nie mówię, że pole równa się y, tylko że mamy y na y. Ten tutaj to będzie x plus y na x plus y. To będzie każdy z tych wymiarów. Wysokość x plus y i szerokość x plus y. Teraz ten kwadrat. Cóż, jeżeli ten wymiar to x plus y, a ten wymiar to x, to cały ten bok lub każdy bok tego kwadratu będzie stanowił sumę tych wymiarów. X plus y, czyli 2x plus y. 2x plus y. Możecie sobie wyobrazić, że opisuję lewy bok każdego z tych kwadratów. Lewy bok tego kwadratu ma długość y, ten ma x plus y, a ten ma 2x plus y. Teraz możemy przejść do tego tutaj na górze. Jeżeli ta odległość tutaj to 2x plus y, a ta odległość tutaj to x plus y, musimy je zsumować, żeby otrzymać długość jednego boku tego kwadratu. A zatem będziemy mieć 3x plus 2y, 3x plus 2y. Po prostu dodałem do siebie 2x plus x i y plus y i otrzymałem 3x plus 2y, czyli długość boków tego kwadratu, jako że obie są równe. Przejdźmy do kolejnego kwadratu. Skoro ta długość to 3x plus 2y, a ta długość to 2x plus y, to ta cała długość będzie wynosić 5x plus 3y. 5x plus 3y to będzie cała ta długość. Możemy też obliczyć długość tego boku. Mamy tę długość, wezmę ten sam kolor. Ta długość to 3x plus 2y, ta długość to x plus y i ta długość to y. Więc jeśli mamy 3x plus 2y plus x plus y plus y, to otrzymujemy 4x plus 4y, zgadza się? 2y, 3y, 4y plus 4y. Teraz możemy określić wymiary tego kwadratu. To będzie 5x plus 3y, potem mamy 2x plus y i na koniec jeszcze x. Więc dodamy do siebie xy. 5x plus 2x równa się 7x, plus x równa się 8x, 8x. I teraz dodajemy do siebie y. 3y plus y. I tam już nie mamy y, więc to będzie plus 4y. Więc to jest wymiar tego kwadratu. No i przechodzimy już do ostatniego kwadratu. Jego wymiary stanowi suma y plus 4x plus 4y, więc to będzie 4x plus 5y. 4x plus 5y. I teraz jeśli pomyślimy o wymiarach, o obwodzie tego prostokąta, jeśli myślimy o jego wysokości, jeśli myślimy o tej wysokości, to będzie 5x plus 3y plus 8x plus 4y. Więc 5 plus 8 to 13, więc 13x plus 3 plus 4 to 7y plus 7y. Więc to jest jego wysokość. Ale jego wysokość możemy również wyliczyć po drugiej stronie. Może to nam da jakieś przydatne ograniczenia, ponieważ to musi mieć taką samą długość jak to tutaj. Więc jeśli dodamy 4x do 4x, otrzymamy 8x. Otrzymamy 8x. I jeśli teraz dodamy 4y plus 5y, otrzymamy 9y. Plus 9y. Te wartości powinny być sobie równe, zatem jest to dość interesujące ograniczenie. Więc mamy 13x plus 7y plus 7y, które będzie musiało się równać 8x plus 9y. 8x plus 9y. 8x plus 9y. Możemy to jeszcze uprościć. Jeśli odejmiemy 8x po obu stronach, otrzymamy 5x. I jeśli odejmiemy 7y po obu stronach, otrzymamy, że 5x równa się 2y. 5x równa się 2y. Możemy też powiedzieć, że x równa się 2/5y. Aby sprawdzić, jak to wygląda na liczbach całkowitych, musimy najpierw podstawić tutaj liczby całkowite, ale spójrzmy najpierw, czy mamy jeszcze jakieś inne ciekawe ograniczenie. Jeżeli popatrzymy na dół i na górę tej figury, czy to daje nam jeszcze jakieś informacje? Więc jeśli mamy 5x plus 3y plus 3x plus 2y plus 4x plus 4y, ten górny wymiar, 5 plus 3 to 8, plus 4 to 12, mamy 12x, 12x, później mamy 3y plus 2y plus 4y, więc 5 plus 4 to 9y plus 9y, to ten górny wymiar. Jeśli przejdziemy na dół, to mamy 8 plus 4 to 12x. Zapiszę to tym samym kolorem. 12x, 12x. I teraz 4y plus 5y to 9y plus 9y. Więc te wymiary są jednakowe. Nie mamy już żadnych dodatkowych informacji, żadnych dodatkowych ograniczeń. A 12x plus 9y będzie oczywiście równe 12x plus 9y. Zatem jedynym ograniczeniem w tym zadaniu jest to, co otrzymaliśmy przy porównaniu lewej strony z prawą, czyli że x musi być równy 2/5y. Wybierzmy więc jakieś liczby, żebyśmy mogli podstawić je pod x i y. Jeżeli chcemy obliczyć obwód, musimy być pewni, że wymiary nie mają żadnych wspólnych dzielników, więc jeśli wybierzemy 5 dla y równe 5, to biorąc pod uwagę to ograniczenie, ile wyniesie x? X wynosi 2, to będzie 2/5 razy 5, więc x równa się 2. Zobaczmy więc, jakie otrzymamy wymiary prostokąta. Zatem wysokość prostokąta to 13 razy 2, to 26 plus 7 razy 5 to 35. Więc 26 plus 35 daje nam 61. 55 plus 6 daje nam 61. To się równa 61. Teraz, gdy spojrzymy na szerokość, mamy 12x, czyli 24, plus 9y, y to 5, więc 45, plus 45, 24 plus 45 to jest 69, równa się 69. Liczby 61 i 69 nie mają żadnych wspólnych dzielników prócz 1. Więc wygląda na to, że to już koniec. Znamy wymiary tego prostokąta. To prostokąt 61 na 69. I jeśli chcemy znać jego obwód, wystarczy, że wszystko do siebie dodamy. Więc obwód wynosi 61 plus 69 plus 61 plus 69, co równa się 61 plus 69 to 130, to kolejne 130, 130 plus 130 to 260. To nie było takie trudne zadanie, jeżeli od razu zaczęliśmy od środka i tworzyliśmy kolejne wymiary, bazując na wymiarach tych dwóch mniejszych kwadratów, to w końcu byliśmy w stanie obliczyć obwód.